kept on running. Hey, down on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way. Oh, that's beautiful. Yeah, daddy gonna make it happen. Take the world in a loving ring. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode into space. Siemano, tutaj Maciek GMP40 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Shifta dwójeczki. Dzisiaj zaczynamy samochody Muscle. You hear that? That's the sound of all American Muscle. I hope you can handle it. I have tons of experience with these cars. I drive a Mustang as a pro drifter, and my new project, the RTRX, is a 69 Ford Mustang with a 5-liter V8. Seriously, it's one bad machine. We've got a lot of drivers looking at the podium. You're gonna fight it out in some real beasts from the past and the present. Check this out. I put up the RTRX as a top prize in the Muscle Championships. So come on, let's see if you got what it takes to win big with American Muscle. All right, now we're talking. Get ready for your first taste of all American Muscle. You'll start out classic, then you'll get to hear those modern engines scream. Hell yeah, najlepsze okrążenie klasycznych aut Muscle. Dzisiaj to zaczynamy. I zaczynamy od Glendale Club. Mamy Chevrolet Corvette Stingray. Yeah, lubię ten samochód, nawet uwielbiam. On jest zawalisty. Jedziemy na torze, na którym jeszcze nie jeździliśmy, ale co takie małe stawki. Uwielbiam ten samochodzik. A, czyli dzisiaj mamy okrążonkę, dobra. Jasne. Hell yeah, i to jest old school w mordę. Nie żadne tam jakieś. Dobra, może nie będę kończył, bo nie mam pomysłu, co mogę porównać, że coś nie jest old schoolem. Ale anyway, wszyscy mówią o tych klasycznych Mustangach, które są ikonami muscle carów z lat 60-tych, 70-tych. To jest także prawdziwy muscle car. Corvetta stara w mordę. To jest przepicka. Poczujcie tą moc. Może to nie jest taka genialna moc jak na przykład w Corvecie, którą jeździliśmy niedawno. Ale to też jest niezła moc. Panie. I za pierwszym razem. Pięknie. Czego nie mogę tego przewinąć? Never mind. Nie wiem, coś mi dzisiaj kierownica nie kontaktuje i muszę współgrać z klawiaturką. Dobra, to zrobiliśmy. Teraz mamy Chevy GT500. Czyli podtuningowany Ford Mustang. No i przerobiony oczywiście przez Chevy. Hell yeah. Oh yeah. Oh yeah, i ta kierownica, patrzcie na to. To jest to w mordę. Chyba to będzie obok retro moja ulubiona kategoria. Tych oldschoolowych muscle carów. Po prostu genialne. Słyszycie ten silnik? Ach, i te zegary oldschoolowe, giz. Super. Tutaj to tak to trochę ciasno się jeździ, się nie można rozpędzić. A jak się rozpędzi już takim muscle carem, to się czuje, że się jedzie. Po prostu. Właśnie, piosenka na dziś. Taka będzie piosenka na dziś. Muszę się zastanowić, słuchajcie, bo I don't have any idea for this. O, co ja ostatnio słuchałem tak dużo? Aż się zastanowię. Dobra, to może dajmy na to, że weźmiemy płytę Halforda, Roba Halforda, tego z Judasów. Mimo tego to będzie jego solowa płyta. Wydana w 98 roku, jest to płyta Resurrection.
Jest to piosenka title track, Resurrection. Genialna piosenka. Brawo. Dobra, nadal nie wiem jak się pomija, bo coś mi dzisiaj nie kontaktuje. Ten, kierownica nie chce akceptować niczego. Dobra, no i został nam Dakota, Chevy Cobra A427. No i będzie to dzisiaj właśnie, przechodząc jeszcze do piosenki na dziś, track Resurrection, naprawdę epicki traczek, warto posłuchać. Bo to jest prawdziwy Halford. Chevy! Jaki fajny. Jest niczym go karcik, patrzcie. Jaki mały ten obrotomierz. Ale jak to się rozpędza, yo. Był taki katerchamik w Most Wantedzie. W nowszym Most Wantedzie oczywiście. Też się nim zapylało nieźle. Ten dźwięk silnika, Kurczę, to jest fajny samochodzik. Taki na wypady. Po prostu, żeby sobie pojeździć. To jest coś. Ciekawe ile to żre paliwa w oryginale. No ja jestem bardzo ciekaw. To jest małe, szybkie, fajne. Dobra, dojedziemy znowu za pierwszym razem. Będzie chyba najkrótszy odcinek Shifta. Czy jednak trochę tutaj... Nie no, tutaj to nam się chyba nie uda. Muszę pospartanić, bo to jest w końcu Chevy, baby. Jeden czas na razie. Tutaj jednak za pierwszym razem nam się nie udało. Ale dźwięk tego silnika, posłuchajcie, przepickie po prostu. O, jeszcze gorszy czas mamy, trochę. Ojo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 j
Trochę go dziada znosi. Nie wiem, czy to nam się uda ten czas poprawić, aż sobie zetnę. Bo ja nie pojadę po tak ładnie po torze jazdy. Czy damy radę? Oto jest pytanie. No chyba niezbyt. Dobra, próbujemy dalej. Czy minimalnie ten czas poprawić? 3 sekundy. Tyle, o tyle proszę. A, na niskich obrotach. Pięknie, pięknie. Tak się w mordę jeździ. I teraz możemy gazować. Uda nam się przynajmniej na drugie miejsce, panie. Wszystkie. Także cóż, to chyba tyle z tego odcinka, także dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę i czekacie na kolejny odcinek. Zasubskrybujcie mój kanał. Natomiast jeżeli macie jakieś pomysły bądź coś, piszcie komentarze. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku, czyli klasyczne samochody, muscle, próba. Nara. It's you and me.